Cześć wszystkim w kolejnym odcinku z Pokémona 2. Na wstępie chciałem przeprosić was. Niestety wyszło tak, że nie nagrałem się parę odcinków z misji fabularnej. Oczywiście. Czyli, że wam mówię, tutaj mamy jak udać się do centrum, czy do na cmentarz. Ognie zostało spalone, właśnie. Żeby was nie skłamać, niestety padły mi raz, dwa, trzy, cztery misje fabularne, które oczywiście wam też dogram, nie? Ale no niestety nie da się ich powtórzyć, więc po prostu przejdę grę jeszcze raz i do konkretnych momentów, nie, żeby wam tutaj to dograć, te cztery misje. No ale żeby lecimy z tym. Udać się na cmentarz. Czyli pewnie będę tym. Teraz udać się na cmentarz, bo mi pisze, że ten. Tutaj, a dlaczego ty? Jak cicho. A, na cmentarz rozumiem. Może to pewnie z Cravenem będę walczył, nie? Tak, to z grubym najpierw. Sieci wróciły. To ty! Wiedziałem, że jeszcze się spotkamy! Wiedziałem! Bardzo chciałbym cię poznać, ale mam coś do załatwienia. Drogi! Wiesz, twój szef był ostatnio niegrzeczny. Jest w powietrzu! To jest moje miasto, a nie jego dżungla. Zabił Skorpiona! Wyzwolił Lizarda! I naprawdę mocno mnie tkną! Chciałbym z nim pogadać! Zwłaszcza o tym ostatnim! Ta włócznia generuje impuls! Kurwa! Jak ja mam tego uniknąć? Nie, tak nie przejdzie. Trzeba jakoś inaczej to zrobić. Dobra. Jeszcze. Jak to tak? Halo. Parę odcinków niestety wam dogram, ale to później niestety mogę dograć wam do po fabule, no bo nie da się podkreślić nic, to jest teraz minutą strasznym. Zanieść tą kurczę? Naciskać! Trzeba jakoś tak... Jeszcze, dobra. Kolejni!
No dobrze, bo na mowie jestem full, nie? Zasłuń się! Co się stało? Dobra. Jeszcze, dobra. To już wszystko? Dobra, ten poszedł spać. Chodź tu. Dobra, tam zawsze. A ja widzę ciebie. Zgromadźcie go na ziemię! Ciągle. Ziemię tu wstawać. Odepnijcie mnie! Bardzo ładnie. Na ziemię z nim. I think so. I kopniaczek, no. No, tu jeszcze. Tam jeszcze jeden, jeszcze tu jest. Damy wam tak. Gdzie oni tam się zachowali? Jeszcze jeden gdzieś jest. Tu jesteś. No. Perfekto. Dosyć tej zabawy. Nadchodzę, Kraven. Dobra, idę po ciebie, Kraven. Także przepraszam was, że nie moja wina, nie? No, coś się zepsuło z nagrywaniem. Siądzę, się nagrywa, a tu... Co ty, Mika? Przyszedłem odebrać serum dla doktora Connorsa. Wytropiłeś mnie. Bardzo dobrze. Zobaczmy, czy masz siłę dokończyć to, co zacząłeś. Gdzieś to mam siłę, bój się. O, zobaczcie. Yes, it's serum. Oj. Ten dźwięk to nie jest dobry znak. Dźwięk. Dlaczego jej nie wyzwolisz? Dzięki. Chcę tylko ocalić przyjaciela. Kończ
zobaczymy później. Dobra, szybka ewakuacja. Moje ostatnie łoły. A z tego pewnie jest nadajnik. Tam coś takiego świeciło się. A, no właśnie. Harry! MJ! Mam serum! Kieruję się do fundacji! Jak poszło? Naprawdę nieźle! Z Gravenem zrobiło się trochę gorąco! Nie uwierzysz, ale jakimś cudem jest silniejszy niż się wydaje! Hej, najważniejsze, że jesteś cały. No i zdobyłeś serum. Świetnie się spisałeś. Przygotuję sprzęt. Dobrze, dobrze, my właśnie już jedziemy. Było naprawdę... Nie chciałem martwić Harry'ego. Craven już wie, że kostium szwankuje, gdy znajduje się w zasięgu określonych częstotliwości. To poważna awaria? Trochę tak, ale dam radę. Dobrze, że jesteś cały, ale też na siebie uważaj. Daj znać po laboratorium. Jasne. Na razie. Gdzie ty lecisz? Tu. O, tu jest jeszcze pajączek, to tego jeszcze dziabniemy. Od razu z marszu. Jesteś! Gdybyś nie był robotem, na pewno byłbyś jadowity. Tu jest jeszcze jeden. To się też weźmie. Nawet słuchajcie, gdziekolwiek zaglądam, wszędzie trąbi się o zamieszaniu w Jersey. Pożar w starym zoo? Ukryta baza łowców? No i Spider-Man latający w czarnym kostiumie swojego kumpla? Dziwne rzeczy MK2. Ludzie naprawdę. I wiem, że ten czarny strój pająka robi furorę i faktycznie jest zajebajny, ale czy ten nasz miły Spider-Man z sąsiedztwa nie wygląda w nim trochę zbyt ponuro? Tylko ja się tak widzę? No nic. Słuchajcie mnie, bo mówię samą prawdę, no, więc uważajcie na siebie, ludziska. Dawaj, to serum trzeba zrobić. Masz to jeszcze? Zobaczmy, co w tym siedzi. Dobra, to trzeba teraz tak. Okej. Dodałem do naszego serum starą próbkę krwi Connorsa. Jeśli zniszczysz atomy blokujące receptory Lizarda, zrobimy antidotum i będzie gitara. Na luzaku. Byleby z głowy. Jak ci się podoba kombinezon? Jest dobry. Świetny nawet. Tylko trzeba się przyzwyczaić. Porządnie go przetestuję, kiedy to wszystko się skończy. Już niedługo. Nie mamy to. Mamy to. Czekaj. Czy to ci nie wygląda niestabilnie? Gdyby umieścić w środku kilka elektronów, ustabilizowałbym to, ale potrzebny jest... akcelerator cząstek! Ha! To jakby los się strzelbą! Jest pomysł. Jest przełom. To by był fryz. Trzeba go naprawić, ale może... Dobra... Spokojnie, naprawimy to od środka, pani majster. Bez czarnych dziur, bez czarnych dziur! Ha.
ciśnienia rozstroiła wewnętrzną sekcję. Żeby to naprawić, trzeba tam wejść. Jest pomysł? Ej. Co ty wyprawiasz? Kostium mnie ochroni, nie? Peter, nie jestem przekonany. Wyluzuj i myśl pozytywnie. Bądź optymistą. Bądź optymistą. No i jak jest w środku akceleratora cząstek? Niesamowicie. Musisz tu wejść, kiedy oddam ci kostium. O, tak. Już nie mogę się doczekać. Co się właściwie stanie, kiedy to naprawię? Jeśli nie będzie już problemów z ciśnieniem, to nic. Będziesz mógł wyjść. Dobra. Dajesz. Dobra, tu działa. Ari! Uruchamia się! Ale wiązka szaleje. Ustabilizuj ją magnesami. Jak? Po prostu znajdź równowagę. Akceleratory cząstek raczej do tego nie służą. Teraz drugi. Jak? Dobrze? Prawie. Przed tobą są kolejne magnesy. Jeśli nie ustabilizujesz wiązki, serum przepadnie. Dam radę. Kolejne, nie, takie rzeczy już robiłem. Będzie kolejne. Nie dotykać wiązki! Ja załamę to. Udało ci się! Jesteśmy w domu! Możesz wejść. A to co? Wyładowanie elektrostatyczne. Akcelerator działa, panie Włodarolko. Nie, żadny problem. Dobra, już się udało, naprawiliśmy. Zadziałało? Antidotum przybywamy! Kostium musi mieć wrażliwy słuch, najwidoczniej. Co to było? Kolejne wyładowania. Ale akcelerator działa. Jest serum. Pożar. O! Czujniki się zapaliły. Ja po tej, a ty po tamtej stronie. Dobra. A jest wspaniałe jeszcze. Zrobione. Gdzie? Peter. Noż kuźwa. Co ty? Dobrze. Te wyładowania pewnie usmażyły czujniki przeciwpożarowe. Spróbuję włączyć je ręcznie. Antidotum dalej się robi? Powinno, ale jeśli pożar uszkodzi akcelerator, przepadnie. Przestań się w końcu rozprzestrzeniać! Sprintem! Cała impreza, chyba. I ugaszony. Jak ci idzie, Harry? Pomijam każde możliwe i znane ludziom zabezpieczenie. Życie na krawędzi. Tak sobie myślę, że z każdym większym przedsięwzięciem jest jakiś problem. To właśnie był nasz. Nie zapeszaj. Na dole wszystko ogarnięte. Muszę jeszcze pomóc na górze. Gdzie? A, tam. Już niedługo! Dobra? Tak, wszystko pod kontrolą. Nie, pan nie pod kontrolą. Sara nie jest pod kontrolą. Harry nie da rady ugasić tych wszystkich pożarów sam. No to już nie jest tam, przecież Peter, no gary. To już wszystko. Udało się.
Wyłącz wszystko, a ja wezmę antidotum i znajdę doktora Connorsa. Nie tak prędko. Wyłączenie to 67 kroków. Zrobisz to za szybko, stracisz antidotum. Czyli chwilę to potrwa. Zgłodniałeś? Może skoczę po pizzę. Co? Wyłącz to i weź antidotum. Ja się nimi zajmę. Impreza? No to ja. Dzień dobry. Gdzie ten Kraven? Myślałem, że mnie lubi. Nie tylko na ciebie poluję. Lee! Gadaj, gdzie on jest! Siad. Dobra, nie tak się jeszcze inaczej. Pyk. A, tu ma też sobie, dobra. Aha. To strzel był, nie? Ja ci dałem. A może jednak nie? Wolałbym walczyć w mniejszych grupach. Ile tych chłopców tu jeszcze siedzi? Pewnie poszli za mną, kiedy ukradłem serum. Wybacz, Harry. Dlaczego przepraszam? Nie martwię się, masz kombinezon. Skopi tyłu. Zrobię to z czystą przyjemnością. Zakierowuję wiązkę do drugiego tunelu. A to u ciebie? Zesunęli mi terminy spłaty kredytów studenckich. Strasznie się cieszę. Chodź tu. Nie chciałem tutaj się. Jeszcze 30 kroków i antidotum będzie nasze. To super, bo ci goście raczej się od nas nie odczepną. Dać radę wstać. Uwaga na głowy. Schodzimy. Chyba tym zarobnie się lepiej. Denerwujesz na chłopie. Leżeć. Mówię leżeć. Czego byś nie zrozumiał? No i dobra, gitara. Już prawie się wyłączył. Ja dokończę i wezmę antidotum. Ty musisz stąd uciekać. Tylko ja potrafię. Że antidotum to jest szereg w tych wybuchach? To jest tutaj. Dźwięk wybuchowy. Uważaj, bo ci zdziwisz. Kraven nieźle się tobą zabawi. A to jest wyłącz sprzęt, wyłącz sprzęt. Teraz się pobawimy. Zapraszam do tanga. Bo to danga trzeba dwoja. Chcecie mnie? No zapraszam. Co to kurde było? Nie wiem. Byłem taki... Cieszę. A kostium? Jesteś cały? Chyba tak. Pójdę do pokoju z bezpiecznikami. Tam zajmę się resztą. Wszystko gra? Tak! Jest super! Oj. To działa! Kraven słusznie został w domu. Kurwa kundel. No nie. No nie. Kundel mnie załatwił. Ty psie. Chcecie mnie? No zapraszam.
Co to kurde było? Nie wiem! Byłem taki... Ciebie robimy. Jesteś cały? Chyba tak. Pójdę do pokoju z bezpiecznikami. Tam zajmę się resztą. Wszystko tak? Tak! Jest super! Do dzieła! Dalej! Kraven słusznie został w domu. Celujesz w nas? Nie, akurat w ciebie. Nie stać was na nic więcej? Serio? Zobaczmy, że się przywięty do muru. Odczyt! Chodź tu. Jesteś tego pewny? Czuję to taki twany. Ty! Tak, mi się dalej. Jeszcze coś? No. Harry, jak sytuacja? Kurde, zalepę. O, zrobiłeś to? Nie wiedziałem, że w tym lesie żyją niedźwiedzie. Dobra, zanim zaczniemy, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Skończył mi się miodek. No weź, to był tylko żart. Ja tylko żartowałem, spokojnie, no. Strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co za widotu? Nadal powstaje, ale... Pora zacisnąć kciuki. Wybijcie mnie z tego! Jest prawny! Ja? Nie, skończę znowu. To nie jest fajne przywale, nie? Chcesz jeszcze? Nie wiem jak ty, ale mi się miodek faktycznie skręcił, nie? A, to ma tego wykonać. Wow. O, ile by się poleciał. Jest on? Posiłki już leciały. Wspaniale! O-o. O tak? No tak, jeszcze więcej włosów, nie? Nie odpuszczają! Ty schronisko! Nie przejmuj się tym! Jaki pusty dzień? Musisz uciekać! Nie! Jeszcze kilka kroków i antidotum będzie gotowe! Damy radę! Mam taką cichą nadzieję, że dajadę. Trzeba było wziąć, kiedy mieliście okazję! Za nami! Lubicie rozwalać, co? To
Odwalę wam gębę! Dobra, pogodź. Uwaga! Pożałujecie, że tu przyszliście! No cóż, teraz te czarne szansowy, jeden, drugi, drugi. Nie mogę się ruszać! Uważ, nastąpi rozmach. Odpuścić teraz. Uwaga. Ja mam go. Długo jeszcze? Dobra, jeden, drugi. On jest gruby. O, grubego, grubego, grubego. Dobra. Zamknę. Zastrzelmy go wreszcie! Jeszcze jeden. Harry, budynek się zawali! Musimy wiać! Nie! Wytrzyma! Już tak blisko! Ale głupie! A ile to was jeszcze chodzi? O, końcówka, jeszcze jedno może dojadę. Wszyscy? Jeszcze. Ady, pieprze mi w tamtą. Ludzie nas się nie będę ratał. Cała fundacja wspomnienia. O, to coś. Jesteś cały? Tak, Pit też, ale fundacja... Nie obchodzi mnie to w tej chwili. Na pewno nic ci nie jest? Idźcie tam i ocalcie, co się da. Oczekuję szczegółowego raportu o stratach. Twój tata ma rację. Fundacja się nie liczy. Co? To był nasz cel. I nadal jest. Ale teraz musimy znaleźć Connorsa i pomóc ci wrócić do zdrowia. Załatwię to. A, fundacja płomienia, jak ładno było. Cześć, tu Pit. Jaki kostium kota? Jaki ciężki? Dobre. Cześć, Ganki. Hej, stary. Jeden z naszych druhów namierzył jakąś starą transmisję łowców. Uznałem, że cię to zainteresuje. Może zaprowadzi nas do Lee. Wysyłam ci współrzędne. Wielkie dzięki, stary. Żaden problem. Wszystko gra? Hayley i ja trochę się martwimy. W porządku. Wszystko musi tylko najpierw wrócić do normalności. Spróbuję jej wynagrodzić. To, że przegapiłem wystawę. Okej, ziom. Oby ten trop coś dał. Ale to w następnym odcinku.